chciałem powitać wszystkich obecnych, prawda, na sesji, pana wójta, pana gminy, radnych, sołtysów, przedstawicieli naszej strony gminy, dyrektorów szkół, przedszkoli, pracy. I na początku Państwa informacja taka podstawowa. Jak już widać, sprzęt przygotowany, wszystko jest nagrywane, wszystko jest filmowane. Także jak już coś można sobie, to wszystko będzie obejrzeć na stronie gminy, na GPM. I odnieść się do tego, że tak powiem, bez pamięci, tylko z pamięcią zapisane. Także uważam dzisiejszą sesję za rozpoczętą. Jest następujące. Punkt pierwszy. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. Punkt drugi. Informacja przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. Punkt trzeci. Sprawozdanie z działalności wójta, członków Rady i sołtysów. Punkt czwarty. Rozpatrzenie projektu uchwał w sprawie. Podpunkt pierwszy. Powołania komisji rewizyjnej. Podpunkt drugi. Wybory przewodniczącego komisji rewizyjnej. Podpunkt trzeci. Powołania komisji skargi, wniosków i petycji. Podpunkt czwarty. Wybory przewodniczącego komisji skargi, wniosków i petycji. Podpunkt piąty. Powołania oraz ustalenia przedmiotu działania i składu osobowego komisji oświaty, kultury, sportu, zdrowia i opieki społecznej. Podpunkt szósty. Wybory przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej. Podpunkt siódmy. Powołania oraz ustalenia przedmiotu działania i składu osobowego Komisji Mienia, Zaopatrzenia, Usług, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Podpunkt ósmy. Wyboru przewodniczącego Komisji Mienia, Zaopatrzenia, Usług, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Podpunkt dziewiąty. Ustalenie wynagrodzenia dla wójta gminy Murów. Podpunkt 10. Zmianę budżetu gminy Murów na 2018. Podpunkt 11. Przyjęcia planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Murów. Podpunkt 12. Wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. Punkt 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Murów na rok szkolny 2017-18. Podpunkt 6. Interpelacje oraz 7. Zapytania radnych. I punkt 8. Wolne wnioski i komentarze. Kto jest za przyjęciem tego protokołu sesji? Dziękuję. Wstrzymujących się nie widzę. Przeciwko nie widzę. Punkt drugi. Informacja przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. W zasadzie no, nie mieliśmy jakichś takich prócz spotkania wczorajszego, że tak powiem, w sprawie zmiany stawek, jeżeli chodzi o opłaty komunalne. I proszę Państwa, no nie macie nowych tych, ale ja już mam nową uchwałę, także proszę sobie tam poprawić, to będzie 12 zł. W paragrafie drugim będzie 12 zł za pojemniki. To jest po paragraf drugi punkt pierwszy i w paragrafie drugim punkt drugi, także jakżeśmy to wtedy ustalali, 19 zł i 50 groszy. To będzie w paragrafie trzecim, jeżeli chodzi o pojemniki. Punkt pierwszy, pojemnik K7 773,50. Pojemnik 1100 106,50. Typ 240 50 50 groszy. I typ 120 29,50. Thank you.
Także do tych pojemników w paragrafie 2 punkt 1 i 2 tam jest po 50 groszy dodane, tak żeby to się bardziej po prostu nam tu finansowało to wszystko. I to jest tyle co zmian. Czyli przechodzimy do punktu następnego i będzie sprawozdanie z działalności pana wójta. I proszę bardzo. Dzień dobry, witam wszystkich. Może na stojąco to zrobię też, żeby kamera mnie widziała, prawda? Sprawozdanie moje z działalności wójta od 21 listopada aż do dnia dzisiejszego. Szanowni Państwo, zostało wydane jedno zarządzenie dotyczące wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych z zmianą dotacji przekazanych przez budżet państwa. Chodzi tutaj o dotacje dla GOPS, czyli przyjęcie i przekazanie dalej. Następnie wpłynęły wnioski o wydanie decyzji o warunkach zabudowy zagospodarowania terenu. Trwa procedura wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego gminy Pochój dla zamierzenia inwestycyjnego rozbudowa sieci wodociągowej i budowa przyłącza do budynku mieszkalnego i jednorodzinnego na terenie działek ewidencyjnych. No i tutaj są wymienione po kolei te działki w obrębie Okoły i w obrębie Krzywa Góra. Są to działki, przez które będzie przebiegać wodociąg właśnie z gminy Pochój. Budynki należą do gminy Pochój, ale natomiast działki są, gdzie to będzie przebiegać po naszej stronie, my musimy taką decyzję wydać o warunkach zabudowy, prawda? Następnie jest wniosek o budowę domu mieszkalnego jednorodzinnego na działce ewidencyjnej 288/5 z kartem map 1 obręb Kałej. I trzeci wniosek, rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budowa wolnostojącego budynku garażowo-gospodarczego w Kałach na działce numer 329 z karty map 1. No i szanowni Państwo, od tego czasu 21 listopada uczestniczyłem, brałem udział również też na spotkaniach, szkoleniach i tak dalej. Także 22 listopada uczestniczenie w gminnym zebraniu Zarządu Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim. 23 listopada spotkanie z prezesem Banku Spółdzielczego w Ugnianach dotyczyło przeniesienia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z aktualnej lokalizacji do nowego lokalu w Murowie przy ulicy Lipowej. To jest budynek tam, gdzie są sklepy. Jest tam lokal wolny, który został zakupiony przez Bank Spółdzielczy. No i my będziemy część tego lokalu wynajmować właśnie pod GOPS, gdzie jest zalecenie z Państwowej Inspekcji Pracy, że te aktualna siedziba GOPS-u no, nie nadaje się do użytkowania i trzeba po prostu GOPS przenieść. To już jest sprawa, która się no powiedzmy kilka miesięcy toczy. Następnie brałem udział w spotkaniu z okazji Dnia Seniora zorganizowanego przez GOPS oraz Klub Seniora w Zagwiździu. Nie dopisałem jednego punktu. 26 listopada brałem udział w walnym zgromadzeniu aglomeracji opolskiej, gdzie musiał być nowy zarząd aglomeracji opolskiej wybierany. No i tam uczestniczyłem, miałem okazję rozmawiać już z wójtami gmin sąsiednich o jakichś planach, o jakichś punktach, które nas mogą też bardzo mocno dotyczyć. 27 listopada 2018 uczestniczyłem na Radzie Techniczno-Gospodarczej Nadleśnictwa Kilbor. Tam istotną kwestią jest, był jeden punkt, który poniekąd nas dotyczy, że jest takie wewnętrzne rozporządzenie lasów państwowych, gdzie nadleśnictwa mają partycypować w budowie czy remontach gminnych, lokalnych dróg dojazdowych właśnie do lasów, typu takich już mniejszych dróg, które są często niszczone przez sprzęt, który wjeżdża, ciężarówki, no i tutaj mają partycypować właśnie w tych kosztach remontu. No, 29 listopada było spotkanie z zarządem Fundacji dla Niewidomych. W tej fundacji są członkami 6 osób od nas gminy. Fundacja ma kilka pomysłów, co by można było u nas w gminie zrobić. Polecam na ich koszt, nawet chętnie przyjadą i coś organizują razem, czy to ze szkołami, czy nawet z gminą, prawda?
Następnie było też spotkanie z prezesem Provodu. Omawialiśmy wiele kwestii współpracy i dalszych możliwości, aby ją rozwijać. Czyli jeśli chodzi m.in. o oczyszczanie ścieków, o kanalizację, nawet o wywóz śmieci. Wczoraj Państwu, Szanowni Radni, też nakreślałem kilka punktów. Będziemy natomiast to w późniejszym czasie, myślę, że początkiem przyszłego roku, dalej omawiać. 4 grudnia było kilka spotkań, czyli spotkanie z panią konserwator zabytków województwa opolskiego. Spotkanie miało na celu ustalenie możliwości ocieplenia stropu w kościele w Starych Bytkowicach. Były również poruszane kwestie odlewni żeliwa tutaj w Zagwiździu oraz przebudowa dworca PKP w Murowie. Było spotkanie z prezesem PKS Opolem. Omawialiśmy kwestie dopłaty na okres od czerwca 2019 i następny rok szkolny, który się będzie zaczynać, no bo prezes sugerował, że niektóre trasy muszą być zmienione, czy godziny. Na pewno tutaj będą jeszcze spotkania, no i taką szczegółową kalkulację, wyliczenie prezes nam chce przedstawić w styczniu 2019. Było też spotkanie z panią dyrektor Opolskiego Centrum Zarządzania Projektami. Podczas spotkania były rozmowy na temat dotacji na przebudowę dworca PKP w Murowie oraz budowy PSZOP, bo właśnie OCZP, znaczy ta firma uczestniczyła, czy tam organizowała między innymi właśnie wszystkie kwestie techniczne i formalne związane ze składaniem wniosku o tą dotację. I oni nam pomogli, gminie, żeby otrzymać właśnie dofinansowanie do tych zadań. Ponadto były omawiane perspektywy dalszych możliwości pozyskiwania dotacji na inne cele. Omówiona była również zasadność przyjęcia planu gospodarki niskoemisyjnej, czyli to, co będzie dzisiaj uchwała rozpatrywana. No i też było jeszcze spotkanie z marszałkiem województwa opolskiego. Rozmawialiśmy na temat dotychczasowej współpracy i zawężenia naszej współpracy gminy z marszałkostwem. Poruszona była również kwestia wodno-kanalizacyjna w naszej gminie oraz możliwości finansowania dalszej rozbudowy sieci kanalizacyjnej. Zajęło nam to trochę czasu na rozmowy. Kilka informacji było przedstawionych z mojej strony, kilka informacji takich dość ciekawych było przedstawione ze strony marszałka, jakie są możliwości, gdzie się zwrócić, z kim rozmawiać jeszcze, także wskazówki na dalszą perspektywę, są jakieś i trzeba tego się trzymać. No i wczoraj odbyło się spotkanie z inwestorem, który poszukuje działki gminnej pod budowę fermy fotowoltaicznej. Będą tutaj jeszcze następne rozmowy prowadzone i na pewno też chciałbym tutaj poinformować radnych, że wszystkie informacje będą na bieżąco Państwu przekazywane. To by było tyle. Jeśli są jakieś pytania, to bardzo proszę. Nie ma żadnych pytań, to przejdziemy do punktu 4, czyli rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie. Uchwała pierwsza, powołanie komisji rewizyjnej. Proszę o zgłaszanie kandydatów u siebie. Proszę bardzo. Thank you.
do komisji. Proszę, jeszcze chciałbym zgłosić pana Sebastiana Rudzickiego. Pan Sebastian? Tak, wyrażam zgodę. Dziękuję. Jeszcze kogoś? Proszę bardzo. Czyli mamy w tej chwili pana Krzysztofa Wróbla, Kuczerę, panią, pana Pośpiecha, Stankiewicza i pana Nowickiego. 6 osób. Więcej może być. Proszę. Do wybierzenia w piątek. Przegłosujemy i wybierzemy. Zgodnie ze statutem do komisji 5 osób. Jest zgłoszonych 6, czyli jedna osoba będzie musiała, że tak powiem, odpaść. Czyli ci, którzy będą mieli największą ilość głosów. Czyli przegłosujemy każdego kandydata. Kto jest za przyjęciem pana Adriana Kliszcza? Rękę do góry. Wstrzymujących się? Przeciwko? Nie ma, czyli jednogłośnie za. Kto jest za przyjęciem pana Wróbla Macieja? Wstrzymujących się? Przeciwko? Dziękuję bardzo. Za panią Anną Kuczerą. Wstrzymujących się? Za panem Karolem Pośmiechem. Wstrzymujących się? Przeciwko? Za panem Stanisławem Stankiewiczem. Wstrzymujących się? Przeciwko? Dziękuję. I za panem Nowickim Sebastianem. Wstrzymujących się? Przeciwko? Dziękuję bardzo. Głosowanie było tak. Za panem Kliszczem 15 głosów, wszystkie za. Pan Wróbel za 6, wstrzymujących się było 9. Pani Kuczera 8, wstrzymujących się 5. Pan Pośpiech 8, wstrzymujących się 4. Pan Stankiewicz 8, wstrzymujących się 6. I pan Nowicki 7, wstrzymujących się 3. Coś mi tu z tymi głosami chyba nie pasuje, bo... Powinno być 15, a wychodzimy i po 13, i po... Trzeba to będzie jeszcze raz przeliczyć. Może to pana Kliszcza, gdzie wszystkie byli za. Jeszcze raz, za panem Wróblem. To jest za i liczymy na to. Pięć za. Wstrzymujących się. I przeciwko. Thank you.
a jedna z 15, czyli jest ktoś... Nie głosował w swojej sprawie. Proszę. Nie głosowali w swojej teraz. Dlatego, że pewnie ktoś nie głosował w swojej sprawie. Dlatego pytam, bo akurat można głosować i tak samo za sobą, czyli... Czyli o to mi chodzi. Nie powinno głosować. Za panią Kuczerą Anną. Kto jest za? Wstrzymujących się? Za panem Pośpiechem? Wstrzymujących się. Za panem Stankiewiczem Stanisławem. Wstrzymujących się. I za panem Sebastianem Nowickim. Wstrzymujących się. Dziękuję bardzo. Czyli uchwała
wchodzić w życie z dniem podjęcia. Czyli przechodzimy do drugiego, do uchwały drugiej w tym momencie. Do wyboru radnego na przewodniczącego komisji rewizyjnej. Także z tych osób, które są w komisji rewizyjnej, proszę zgłaszać kandydatów na przewodniczącego. Proszę bardzo. Adriana Kieszka chce zgłosić za przewodniczącego. Proszę bardzo. Jeszcze jakiś kandydat mamy? Pana Sebastiana Nowickiego. Proszę bardzo. Jeszcze? Nie widzę więcej. Czyli przechodzimy do głosowania na przewodniczącego, Komisji Rewizyjnej. Jeszcze. Tak. Jeszcze zapomniałem zapytać. Pan Kisz wyraża zgodę w ogóle? Tak, wyrażam zgodę. Pan Sebastian Lewski? Tak, wyrażam zgodę. Dziękuję. Czyli przegłosowujemy kandydatów. Kto jest za tym, aby pan Kliszcz był przewodniczącym komisji rewizyjnej? Wstrzymujących się? Przeciwko? Jedna osoba. Kto jest za wyborem pana Sebastiana Nowickiego na przewodniczącego komisji rewizyjnej? Wstrzymujących się? Przeciwko? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Pan Adrian Kliszcz, 9 głosów za, pan Nowicki, 5 głosów za. Czyli przystępujemy do procedowania uchwały Rady Gminy Murów z dnia 6 grudnia 2018 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Po podstawie prawnej dokonuje się wyboru radnego Kliszcz Adrian na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Murów. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Pani Nina Adamczyk. Jestem za. Pan Szanowski Przemysław. Jestem za. Pani Gustaw Klaudia. Jestem za. Pan Hasi Wojciech. Jestem za. Pan Kliszcz Adrian. Jestem za. Pani Kuczera Anna. Jestem za. Pan Nowicki Sebastian. Jestem za. Pan Szkiewicz Stanisław. Za. Pośpiech Karol. Jestem za. Rainer Klaudia. Siekierka Piotr. Stankiewicz Stanisław. Jestem za. Stankiewicz Władysław. Jestem za. Bantuch Robert. Jestem za. Wróbel Maciej. Jestem za. Dziękuję bardzo. Czyli uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przechodzimy do następnej uchwały. Uchwała Rady Gminy Murów z dnia 6 grudnia 2018 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Czyli proszę zgłaszać kandydatów chętnych
do tej komisji. Proponuję tutaj pana Karola Pośpiech. Proszę bardzo. Klaudia Gusta. Pan Pośpiech, przepraszam, zgadza się? Pani Klaudia? Proszę bardzo. Zgłaszam Stanisława Onuszkiewicza. Proszę bardzo, więc nie zgadzam się. Panie Rejner, proszę bardzo. Pod Robert, proszę bardzo. Mamy na razie czwórkę, też może być, ale... Mamy pana Pośpiecha. Jeszcze zgłaszam pana Stanisława. Nie mogę. Nie. Może to mam cztery. Nie ma chętnych? Państwa, mamy tylko cztery osoby. W związku z tym powołuje się Komisję Skarg, Wniosków i Petycji w składzie. Pan Pośpiech Karol, pani Klaudia Gustaw, pani Klaudia Rajner i pan Robert Bartosz. Czyli proszę bardzo, jeszcze jedną osobę. Potrzebujemy do tej zamiany. Proszę bardzo. Pana Piotra Siekierkę. Nie zdarzy. Czyli jeszcze dalej, proszę bardzo. Ja proszę panią Annę Kuczera. Nie zgadzam się. Na to mamy dalej wolę. A ja bym zgłosił pana Chrzanowskiego Przemysława. Nie zgadzam się. Proszę bardzo. Czy pan się zgadza? No nie, podziękuję. Proszę bardzo, czyli zgłaszamy kandydaturę, panie Sebastianie? Tak, oczywiście. Ponawiam pana Macieja Wróbla. Pan Wróbel? Zgadzam się.
Czyli przechodzimy do uchwały trzeciej. Uchwała Rady Gminy Morów z dnia 6 grudnia 2018 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Po podstawie prawnej, paragraf pierwszy, powołuje się Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w składzie. Pan Pośpiech, Karol, pani Gustaw, Klaudia, pani Rainer, Klaudia, pan Wantuch, Robert i pan Wróbel, Maciej. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Oj, przepraszam bardzo, jeszcze się nie przyzwyczaiłem do tego. Pani Adamczyk. Jestem za. Pan Chrzanowski. Jestem za. Pani Gustaw. Jestem za. Pan Hasik. Jestem za. Pan Klisz. Jestem za. Pani Kuczera. Jestem za. Pan Nowicki. Jestem za. Onyszkiewicz za. Pan Pośpiech. Pani Rainer. Jestem za. Pan Siekierka. Jestem za. Pan Stankiewicz. Jestem za. Stanisław. Pan Stankiewicz Władysław. Jestem za. Pan Wantuch. Jestem za. I pan Wróbel. Jestem za. Czyli jednogłośnie. Dziękuję bardzo i przechodzimy do wyboru przewodniczącego tej komisji. Proszę zgłaszać kandydatów. Proszę bardzo. Pana Karola Pośpiech. Pan Pośpiech? Proszę bardzo. Więcej? Proszę bardzo. Proszę bardzo. Czy pan Robert się zgadza? O. Jeszcze jakiś kandydat obowym? No, czyli przez... Pani Klaudia? Proszę bardzo. Nie widzę więcej chętnych, czyli przechodzimy do głosowania na poszczególnych kandydatów. Za panem Pośpiechem. Przeciwko? Wstrzymujących się? Dziękuję bardzo. Za panem Wantuch Robert. Wstrzymujących się? Dziękuję bardzo. Za panem Pośpiechem 9 osób, za panem Wantuch 5 osób. Przechodzimy do punktu, do następnej uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Po podstawie prawnej dokonuje się wyboru radnego pana Karola Pośpiecha na przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Pani Adamczyk Nina. Jestem za. Pan Chrzanowski Przemysław. Jestem za. Pani Gustaw Klaudia. Jestem za. Pan Hasik Wojciech. Jestem za. Pan Klisz Adrian. Jestem za. Pani Kuczera Anna. Jestem za. Pan Nowicki Sebastian. Jestem za. Onyszkiewicz Stanisław jest za. Pan Pośpiech Karol. Jestem za. Pani Rainer Klaudia. Jestem za. Pan Siekierka Piotr. Jestem za. Pan Stankiewicz Stanisław. Jestem za. Pan Stankiewicz Władysław. Jestem za. Pan Wantuch Robert. Jestem za. I pan Wróbel Maciej. Jestem za. Dziękuję bardzo. Jednogłośnie za. Dziękuję. Przechodzimy do następnej uchwały. W sprawie powołania oraz ustalenia
przedmiotu działania i składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej. Proszę o kandydatów do tej komisji. Proszę bardzo. Pan Stankiewicz. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Zapraszam panią Annę Kuczelę. Proszę bardzo. Pani Ania. Proszę bardzo. Pan Sebastian. Wyrażam. Proszę bardzo. Zgłaszam panią Klaudię Rajer. Pani Klaudia. Zgłaszam pana Macieja Rodura. Nie wszyscy raz. Proszę bardzo. Zgłaszam pana Macieja Rodura. Pan Maciej Wróbel. Wyrażam zgodę. Zgłaszam pana Radosława Stankiewicz. Dziękuję. Proszę pani. Antoninę Adamczyk zgłaszam. Wyrażam zgodę. Dziękuję. Nie widzę więcej chętnych, także... Czy są jeszcze chętni do tej komisji? Proszę państwa, jest do tej komisji na 8 osób. I przeczytam może kto będzie. Pan Stankiewicz, kandydaci. Pan Stankiewicz, Władysław, pan Hasik. Pan Stankiewicz, Stanisław, tak jest. Pan Rosyjczyk, pan Hasik nie kandydował. O, przepraszam bardzo, źle popatrzyłem. Tak. Pan Stankiewicz Stanisław, pan Siekierka, pani Kuczera, pan Nowicki, pan Rajner, pan Wróbel, pan Stankiewicz Władysław i pani Adamczyk. Tu może być więcej. Tu jest akurat 8 podanych, także ten. Proszę państwa, czyli przechodzimy do uchwały Rady Gminy Murów z dnia 6 grudnia 2018 w sprawie powołania oraz ustalenia przedmiotu działania składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej. Powołuje się stałą Komisję Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej. Paragraf drugi. Przedmiotem działania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej są sprawy z zakresu. Punkt pierwszy. Oświaty i wychowania. Punkt drugi. Kultury, w tym bibliotek publicznych i świetlic. Punkt trzeci. Ochrona zabytków. Punkt czwarty. Kultury, rekreacji i sportu oraz organizacji wypoczynku letniego. Punkt piąty. Ochrony zdrowia. Punkt szósty. Pomocy społecznej. Punkt siódmy. Promocji gminy. Paragraf trzeci. Powołuje się Komisję Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej w składzie. Pan Stankiewicz Stanisław. Pan Siekierka, pani Kuczera, pan Nowicki, pani Rajnert, pan Wróbel, pan Władysław Stankiewicz oraz pani Adamczyk. I paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Pani Adamczyk Nina. Wyrażam zgodę. Pan Chrzanowski. Jestem za. Pani Gustaw Klaudia. Jestem za. Pan Hasik Piotr. Jestem za. Pan Kliszcz Adrian. Jestem za. Pani Kuczera Anna. Jestem za. Pan Nowicki Sebastian. Jestem za. Pan Onyszkiewicz Stanisław jest za. Pan Pośpiech Karol. Jestem za. Pani Rajner Klaudia. Pan Siekierka Piotr. Jestem za. Pan Stankiewicz Stanisław. Jestem za. Pan Stankiewicz Władysław. Jestem za. Pan Wantuch Drobek. Jestem za. I pan Wróbel Maciej. Jestem za. Dziękuję bardzo, jednogłośnie. Przechodzimy do następnej uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej. Proszę o kandydatów. Proszę bardzo. Zgłosić panią Antoninę Adamczyk.
Nie wyrażam zgody. Proszę bardzo. Pani Kuczera wyraża zgodę? Tak, wyrażam zgodę. Proszę bardzo. Pan Maciej Wróbel. Pan Maciej Wróbel wyraża zgodę? Proszę bardzo. Czyli przegłosujemy. Głosowanie na przewodniczącego Komisji Oświaty i Kultury. Kto jest za panią Kuczera? Za panem Wróblem. Pani Kuczera, głosów za 9 i pan Wróbel, głosów za 5. Uchwała Rady Gminy Morów z dnia 6 grudnia 2018 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej. Po podstawie prawnej paragraf 1. Dokonuje się wyboru radnej Anna Kuczera na przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przystępujemy do głosowania. Pani Adamczyk Antonina. Pan Chrzanowski Przemysław. Jestem za. Pani Gustaw Klaudia. Jestem za. Pan Hasik Wojciech. Jestem za. Pan Kliszcz Adrian. Jestem za. Pani Kuczera Anna. Jestem za. Pan Nowicki Sebastian. Jestem za. Pan Onyszkiewicz Stanisław. Jestem za. Pan Pośpiech Karol. Jestem za. Pani Reinert Klaudia. Jestem za. Pan Siekierka Piotr. Jestem za. Pan Stankiewicz Władysław. Pan Stankiewicz Stanisław. Jestem za. Pan Wantuk Drobel. Jestem za. I pan Wróbel Maciej. Jestem za. Jednogłośnie za. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do uchwały w sprawie powołania oraz ustalenia przedmiotu działania składu osobowego Komisji Mienia, Zaopatrzenia, Usług Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Proszę o podanie kandydatów. Proszę bardzo. Pani Klaudia Kuczera. Pani Klaudia. Wyrażam zgodę. Proszę bardzo. Proszę pana przewodniczącego Szanowskiego. Pan Szanowski. Tak, wyrażam zgodę. Dziękuję. Proszę bardzo. Proszę pana Adriana Kliszcz. Wyrażam zgodę. Dziękuję. Pani Kuczera. Ja zgłaszam pana Władysława Stankiewicza. Pan Stankiewicz. Proszę bardzo. Zgłaszam pana Adriana Kliszcz. Wyrażam zgodę. Dziękuję. Proszę pana Kliszcza. Proszę bardzo. Dziękuję. Jeszcze mamy kogoś? Nie widzę. Uchwała Rady Gminy Morów z dnia 6 grudnia 2018 w sprawie powołania oraz ustalenia przedmiotu działania i składu osobowego Komisji Mienia, Zaopatrzenia, Usług Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Po podstawie prawnej, paragraf 1. Powołuje się stałą Komisję Mienia, Zaopatrzenia, Usług Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Paragraf 2. Przedmiotem działania Komisji Mienia, Zaopatrzenia, Usług Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska są sprawy z zakresu. Podpunkt 1. Gospodarki gruntami. Podpunkt 2. Gospodarki leśnej i łowieckiej. Podpunkt 3. Gospodarki wodno-ściekowej. Podpunkt 4. Produkcji rolnej. Podpunkt 5. Ochrony środowiska. Podpunkt 6. Ochrony przeciwpożarowej. Podpunkt 7. Porządku publicznego. Podpunkt 8. Planowania przestrzennego.
Podpunkt 9. Gospodarowania mieniem komunalnym. Podpunkt 10. Inwestycji. Podpunkt 11. Utrzymanie dróg gminnych, ulic, mostów i organizacji ruchu drogowego. Podpunkt 12. Gospodarka lokalami mieszkaniowymi i użytkowymi. Paragraf 3. Powołuje się Komisję Mienia Zaopatrzenia Usług Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w składzie. Pani Gustaw, Pan Chrzanowski, Pan Kliszcz, Pan Stankiewicz Władysław, Pani Adamczyk i Pan Hasik. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Pani Adamczyk. Jestem za. Pan Chrzanowski. Jestem za. Pani Gustaw. Jestem za. Pan Hasik. Jestem za. Pan Kliszcz. Jestem za. Pani Kuczera. Pan Nowicki. Jestem za. Onyszkiewicz za. Pośpiech. Jestem za. Pani Reinert. Jestem za. Pan Siekierka. Jestem za. Pan Stankiewicz Stanisław. Jestem za. Pan Stankiewicz Władysław. Pan Wantuch Robert. I pan Wróbel Maciej. Jestem za. Dziękuję bardzo i jednogłośnie. I przechodzimy. Do następnej uchwały, czyli do powołania, do wyboru przewodniczącego Komisji Mienia Zaopatrzenia Usług Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Proszę zgłaszać kandydatów. Proszę bardzo. Pan Chrzanowski. Pan Chrzanowski? Tak, wyrażam. Pan Władysław Stankiewicz. Proszę bardzo. Państwa, kto jest? Przegłosujemy przewodniczącego komisji. Kto jest za panem Chrzanowskim? Wstrzymujących się? Za panem Stankiewiczem? Władysławem. Władysławem, tak. Wstrzymujących się? Dziękuję bardzo. Pan Chrzanowski 5 za, pan Stankiewicz 9. Dziękuję bardzo. Uchwała Rady Gminy Worównia 6 grudnia 2018 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Mienia Zaopatrzenia Usług Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Po podstawie prawnej dokonuje się wyboru radnego Stankiewicz Władysław na przewodniczącego Komisji Mienia Zaopatrzenia Usług Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Pani Adamczyk. Pan Chrzanowski. Jestem za. Pani Gustaw. Jestem za. Pan Hasi. Jestem za. Pan Kliszcz. Jestem za. Pani Kuczera. Jestem za. Pan Nowicki. Jestem za. Onyszkiewicz jest za. Pan Pośpiech. Jestem za. Pani Reiner. Jestem za. Pan Siekierka. Jestem za. Pan Stankiewicz Stanisław. Jestem za. Pan Stankiewicz Władysław. Jestem za. Pan Wantuch. Jestem za. Pan Wróbel. Jestem za. Dziękuję bardzo. Jeżeli państwo pozwolą, 5 minut przerwy. Przystępujemy, proszę państwa, do następnej uchwały. Uchwała Rady Gminy Murów z dnia 6 grudnia 2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla wójta gminy Murów. Po podstawie prawnej Rada Gminy Murów uchwala, co następuje. Paragraf 1. Ustala się wójtowi gminy Murów miesięczne wynagrodzenie, na które składa się.
wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4700 zł. Dodatek funkcyjny w wysokości 1900 zł. Dodatek specjalny w wysokości 40% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego 2640 zł. Przepisy uchwały mają zastosowanie do wynagrodzenia wójta gminy od dnia 21 listopada 2018. Paragraf drugi. Traci moc uchwała numer 39 przez 276 przez 2018 Rady Gminy Murów z dnia 13 lipca 2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla wójta gminy Murów. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę bardzo, jakieś pytania, jakieś? Proszę bardzo. Czy mógłby bezpośrednio do pana Burka skierować jakieś pytanie? Czy... Proszę oczywiście w związku z wynagrodzeniem. Czy pan wójt już kiedyś zajmował podobne stanowiska? Czy jest, że tak powiem, osobą, która pierwszy raz zajmuje tego typu urząd? I ma jakieś doświadczenie w tej sprawie? Znaczy, szanowni państwo, ja zostałem wybrany jako wójt. Wójtem jeszcze nie byłem, także w odpowiedzi na to, byłem radnym, to państwo wiecie, nie wiem chyba. Jakieś doświadczenie w administracji w ogóle samorządowej wcześniej? W samorządowej nie, prowadziłem własną firmę 10 lat, także to jest. Rozumiem, że jest pan nowicjuszem na tym stanowisku. Tak. I jeszcze mam jedno pytanie, czy zamierza pan zatrudnić kogoś sobie do pomocy? Chodzi mi konkretnie o zastępcę. Jest to następna kwestia, którą na pewno z szanownymi radnymi chciałbym omówić jeszcze na kolejnej sesji, czy może bardziej, o ile to możliwe, na komisji, bo jest to kwestia dla mnie ważna i tak jak państwo chyba zresztą się też zastanawiacie nad tym, rozwój jest o tyle możliwy, czy lepszy, jeśli ma się większą, lepszą załogę, prawda? Więc rozumiem, że część obowiązków wójta spadnie na zastępcę. Jeżeli takowy będzie. Dokładnie. Więc nie do końca, ale nie do końca uważam, żeby ten dodatek 40% był słuszny, ponieważ wydaje mi się, że tak, pierwszy raz takie typu stanowisko, druga sprawa, zastępca, więc przejmuje część obowiązków. Uważam, że powinniśmy dać trochę czasu na wykazanie się, a wtedy ewentualnie rozpatrywać kwestie podniesienia tego dodatku. Jasne, to jest państwa decyzja. Tak, żeby pokierował do radnych. Państwa decyzja, decyzja radnych. Żeby się na tym pochylić, człowiekowi, ale nie od razu, że tak powiem, z górnego wynagrodzenia. Ja bym proponował, żeby ten dodatek zmniejszyć do 20%. Zastanówcie się. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Ja może chciałam powiedzieć, że to wynagrodzenie jest wynagrodzeniem poprzedniego wójta, to znaczy po taką podjęliśmy uchwałę, już po obniżce, bo nastąpiła obniżka. Nie będziemy się licytować, czy to jest dużo, czy mało. Na chwilę obecną zastępcy nie mamy. Gdyby był zastępca, jeżeli będzie taki zatrudniony, to wtedy będziemy musieli zastanowić się nad zmianą finansowania obecnego wójta. To, czy rozpoczyna po raz pierwszy i czy ma w tej dziedzinie jakiekolwiek doświadczenie, być może nie ma, ale każdy kiedyś rozpoczyna i my nie możemy zacząć od najmniejszego pułapu, bo jakakolwiek podwyżka będzie na pewno źle przyjmowana wśród naszych wyborców. Nie wiem, moje zdanie jest takie, żeby jednak pozostawić takie kwoty, jakie mamy. Dziękuję. Tym bardziej, że podejrzewam, że pan wójt, mając prywatną firmę, zarabiał pewnie trochę więcej, jak to zostaje tutaj. No ale to w głosowaniu zdecydujemy o tym. Jest to jednak 5 tysięcy ludzi plus cała kupa innych rzeczy. Proszę bardzo, proszę państwa, będziemy głosowali tą uchwałę. Pani Adamczyk? Jestem za. Pan Chrzanowski? Jestem za. Pani Gustaw? Jestem za. Pan Hasik? Jestem za. Pan Klisz? Jestem za. Pani Kuczera? Jestem za. Pan Nowicki? Jestem za. Pan Szkiewicz? Za. Pan Pośpiech? Jestem za. Pani Rajner? Jestem za. Pan Siekierka? Jestem za. Pan Stankiewicz Stanisław? Jestem za.
Pan Stankiewicz Władysław. Pan Wantur Robert. I pan Brubel. Jestem przeciw. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do następnej uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Murów. I tu bym bardzo prosił panią szefową od finansów, żeby nam powiedziała dokładnie, co tam w tym wszystkim jest. Z dnia 6 grudnia 2018 roku. To jest paragraf 1. Zwiększyć budżet po stronie dochodów o kwotę 97 347,43. Paragraf 2. Zwiększyć budżet po stronie dochodów o kwotę 25 tysięcy. Paragraf 3. Zwiększyć budżet po stronie wydatków o kwotę 108 837,43. Tutaj jest propozycja, żeby zwiększyć tą kwotę o 900 zł. W ostatnim czasie wpłynęło pismo z prośbą o przesunięcie. Nie zwiększa to budżetu jako ogólnego. Jest to przesunięcie między działami. W związku z tym upoważniona jest do tego Rada Gminy i te 900 zł należałoby zwiększyć. Czyli do tej kwoty 108 837,43 dodaje się 900 zł. Są to środki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Paragraf 4. Zmniejszyć budżet po stronie wydatków o kwotę 36 490 i tu również proponuje się wprowadzenie kwoty 900 zł, czyli tą kwotę podnieść 36 490 plus 900 zł. Paragraf 5. Traci moc załącznik numer 8 do uchwały numer 34/234/2017 Rady Gminy Murów z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Murów na rok 2018 w dotychczasowym brzmieniu. W to miejsce wprowadza się załącznik numer 3 w brzmieniu załączonym do niniejszej uchwały jako załącznik numer 3. Paragraf 6. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi wójtowi gminy Murów. Uchwała, paragraf 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. To okej. Teraz tak, jeżeli chodzi o zwiększenie budżetu po stronie dochodowej, wpływ tutaj mają dochody z tytułu zwrotu za energię. Mamy zwrot za energię, która jest wykorzystywana na oczyszczanie ścieków. Za to płacimy my ze względu na to, że jest umowa zawarta i prowadzona zwraca do kontroli zwrotu. Po przedstawieniu faktury przez nas wpływa nam takie środki nam wpływają do budżetu. 5458 są te środki z Funduszu Pracy na wsparcie rodziny otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw z przeznaczeniem na koszty wynagrodzenia asystenta. Te rodziny są też przeznaczone i wykorzystywane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Taka jest strona dochodowa. Proponuje się zmniejszyć dochód o kwotę 25 tysięcy zł. Jest to zmniejszenie w związku z niesprzedażą. W pierwszej kolejności było zaplanowane sprzedaż gruntów rolnych. Mamy podzielone grunty rolne i grunty z tytułu działek budowlanych. I działki budowlane jeszcze jest jakaś możliwość, że ta realizacja przebiega. Może nie w 100%, ale przy wykonaniu budżetu będzie widać, że może jest w 50% w stosunku do planu. Jeżeli chodzi o grunty rolne, do dnia dzisiejszego nie sprzedaliśmy nic, a plan był 25 tysięcy. W związku z tym urealnienie budżetu nie ma sensu trzymać tych środków po planie, tylko zmniejszyć dochody po stronie wydatkowej celem zrównoważenia. Paragraf 3, czyli zwiększyć budżet po stronie wydatków 108
837,43 plus 900 zł to jest 109,737,43 grosze. I tutaj jest przesunięcie środków, czyli prawdę mówiąc nie zwiększamy budżetu, ani nie zmniejszamy, jedynie przesuwamy na kwotę 17 tysięcy z remontów bieżących, które były zaplanowane w budżecie na wydatki inwestycyjne, czyli jest to przesunięcie, nie zwiększenie. A do tego jest kompetencja Rady. Oraz zwiększamy środki o 7 tysięcy, czyli łącznie będzie to 24 tysiące z przeznaczeniem na przebudowę, modernizację lokalu w Starych Budkowicach, ulica Zagwieździańska 16, ośrodek zdrowia. W budżecie taka inwestycja już była, w związku z tym, że po rozpoczęciu tej inwestycji nie możemy jej ukończyć, dopóki nie zwiększymy środków, bo większy zakres jest po otwarciu pewnych obszarów, która była realizowana, należy to zwiększyć. Podatek VAT. My rozliczamy się z urzędem skarbowym z tytułu podatku VAT, czyli działalność, którą prowadzimy w różnym zakresie. Po części odliczamy ten VAT, który jest związany z naszą działalnością. W związku z tym nie jesteśmy w stanie na początku roku określić, ile ten VAT będzie wynosił, czyli ile koszty z tytułu podatku będą wynosiły. W związku z tym na kolejnych sesjach wprowadzamy. Wprowadzamy to między innymi również od tej energii, którą uzyskujemy z prowodu. No i z innej działalności, dlatego jeżeli brakuje, to wtedy po rozliczeniu, rozliczenie VAT jest miesięczne do Urzędu Skarbowego, no ale bez planu nie możemy tych środków przekazać. PFRON jest to, płacimy z tytułu wynagrodzeń, że nie zatrudniamy osób niepełnosprawnych, musimy płacić co miesiąc składkę PFRON. Tutaj akurat przedstawiamy to na 2 miesiące, czyli miesięcznie wychodzi około 3150, 3200 różnych. Koszty energii. Energia, jeżeli jest zużycie więcej sprzętu, się podłącza. Stale ta energia rośnie. My planując budżet przewidujemy, czyli planujemy na podstawie danego wykonania za okres styczeń-październik. Ale są to wstępne ustalenia w ciągu roku, jeżeli widzimy, że może nam tych środków zabraknąć, w związku z tym wprowadzamy zmianę. 2000 koszty delegacji. 6079,43 grosze koszty usług. Usługi ogólnie związane. To nie znaczy, że te środki, które wprowadzamy, będą w 100% wykorzystywane, bo mówimy, musimy mieć zabezpieczenie, czy też na koszty danego roku. Ale może być, że w grudniu wypadnie jakiś, dajmy na to, wyjazd czy jakaś usługa, musimy mieć zabezpieczone środki nawet na te zobowiązania ze względu na to, że nie możemy ponosić wydatków bez planu. 8 tysięcy wydatek związany z realizacją projektu. Przyroda, przyrodą zachwyca, zabytkami kusi, każdy gminę Murów odwiedzić musi. W tym wykonanie tych środków planuje się wykonanie folderu promocyjnego, ulotki, pocztówki klasyczne, ściana wystawiennicza PO, PUP z torbą łukową, totry promocyjne, Kraina Borsuka, Gmina Murów. Jest to projekt, który będzie finansowany w 100%, czyli my wydajemy w tej chwili środki z budżetu. Te środki powinny nam wrócić, na pewno nie wrócą już w tym roku, dlatego po stronie dochodowej nie są uwzględniane, ale w następnym roku po rozliczeniu tego projektu, jeżeli ten projekt wykonamy w takim zakresie, po tym rozliczeniu przedstawimy do instytucji zarządzającej i otrzymamy te środki. 11400. Przesunięcie środków z remontów na wydatek inwestycyjny w szkole w Starych Budkowicach na wykonanie systemu telewizji dozowanej CCTV wewnątrz i na zewnątrz budynku. O to zwrócił się dyrektor szkoły w Starych Budkowicach, ale jest to również tylko przesunięcie. Miał środki na wydatki remontowe w placówce. Zwrócił się o przesunięcie tych środków na wydatki inwestycyjne. Dlatego jako taką budżetu nie zwiększamy, ale przesunięcie robimy na celowość wykorzystania tych środków.
5458 są środki z Funduszu Pracy na wsparcie rodziny jako koszty wynagrodzenia asystenta rodziny. Po stronie dochodowej one wpływają z Biura Pracy, w związku z tym po stronie wydatkowej są ewidencjonowane. 6 tysięcy koszty utylizacji i wywozu. Tutaj również jest, mamy umowę podpisaną z weterynarzem i w ogóle z obsługą tego, z utylizacją padliny, czy też z wywozem, ale tak nam rosną wydatki, że nie możemy tego ograniczyć. Jest to ochrona środowiska i musimy, jeżeli ktoś się zgłasza, na naszym terenie się to dzieje, musimy to realizować, czyli jest to zadanie własne. 6 tysięcy koszty energii oczyszczania ścieków i przepompownia. Tutaj również, prawdę mówiąc, to się równoważy, bo jeżeli mamy po stronie dochodowej wpływ z prowodu, musimy ponosić koszty. 1510 zł są to środki z darowizn dla sołectwa Grabczo. Grabczo zwróciło się do Story NCO i otrzymało środki w wysokości 1500 zł. Następnie paragraf 4 zwrócić biurę po stronie wydatków o 36 490. 17 tysięcy jest to przesunięcie na remonty, tak jak wcześniej mówiłam, dla Witkowic, czyli z wydatków bieżących. 8090 zmniejszenie z tytułu bieżących, z tytułu wydatków bieżących na wydatki związane z realizacją projektu. To jest też również przesunięcie, tak jak wcześniej omawiałam, projekt, czyli zmniejszenie z wydatków bieżących na wydatki bieżące. Tak, też wydatki bieżące, ale związane z projektem, jest to inna klasyfikacja, dlatego należy to przesunąć. 11400 przesunięcie środków na remont, z remontów na wydatek inwestycyjny w Szkole Starej w Brzydkowicach, tak jak po stronie wydatkowej zwiększone. Tak, proszę bardzo, słuchaj. Ja chciałem tutaj spytać o ten dział 900, bo tam jest zwiększenie o 23 520 gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Tak samo gospodarka ściekowa i ochrona wód też jest 23 000. Ale strona dochodowa jest panu powie, bo jest kwota ogólna nierozpisywana. Są to planowe dochody, które przewyższają w paragrafie 1 90 379,43. Jest poszczególnych działek pozbierane te dochody. Macie szczegółowo przedstawione klasyfikacja w podstawie dochodowej i załączniku numer 1. Jest to mniej więcej tak, 540 zł w gospodarce komunalnej, wpływy z kosztów egzekucji opłat komorniczych, wpływy z odsetek 340 zł w tym załączniku pierwszym. Mhm. To są wszystkie dochody, które składają się na 90 374,43. A łącznie wzrost dochodów jest 97 tysięcy ze względu na to, że dochodzi 5458 Fundusz Pracy i 1500 zł darowizny, 10 darowizna ze Story ELZO. Czyli mogę poszczególnie, w szczególności w poszczególnych paragrafach przedstawić. Gospodarka gruntami i nieruchomościami, wpływy z tytułu użytkowania wieczystego i nieruchomości. I tu mamy 100 zł. Administracji, rozliczenie zwrotu z lat ubiegłych 5 tysięcy, w straży. W strażach mamy z różnych dochodów 480 zł, w podatkach dochodowych od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej mamy wpływ z tytułu spadków i darowizn 2600, z opłaty targowej 3 tysiące, wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych 20 tysięcy. Wpływy z dywidendy mamy 674 zł. Wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek, innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 800 zł. W oświacie mamy
również wpływ z tytułu dzierżawy najmu składników 1030 zł, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, związków powiatowych, gminnych związków powiatów i samorządów województwa pozyskanych z innych źródeł 4032. I tutaj otrzymaliśmy, my w budżecie realizujemy program szczepień i ponosimy z tego tytułu koszty związane ze szczepieniem dzieci w szkołach. I w obecnej chwili była taka możliwość pozyskania części do tych środków, w związku z tym wprowadzamy te środki. W rodzinie, w dziale rodzina mamy dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych. Jeżeli realizujemy zadania zlecone, na które otrzymujemy dotacje i z tego tytułu osiągamy są dochody, w związku z tym możemy je wprowadzić jako dochody własne. Wspieranie rodzin, środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw. To, co wcześniej mówiłam, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dostał z Funduszu Pracy kwotę 5458 przeznaczone na po stronie wydatkowej na zatrudnienie asystenta. Gospodarka komunalnej, ochrona środowiska, wpływy z różnych dochodów 23 tysiące, to jest to, o co pan Sebastian pytał akurat. Następnie wpływy z pozostałych odsetek 520 zł. Kultura i dziedzictwo narodowe, wpływy z usług 246 zł, wpływy z otrzymanych spadków i darowizn 1510, jest to celowe, bo jest to darowizna dla Grabczoka i sprawy majątkowe, tutaj jest wpływ z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, i tutaj zmniejszamy 25 tysięcy, a zwiększamy z tytułu utrzymania zieleni w miastach i gminach, to jest wpływ ze sprzedaży składników majątkowych 3600, była tam sprzedaż jakiegoś drewna najprawdopodobniej. Następnie mamy 20 tysięcy zabytki, jest to dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych oraz środków, o których mowa tam w artykule 5 ust. 3 punkt 1 litera A i B ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jest to dotacja, którą mamy na realizację, znaczy rozliczenie jest to za lata ubiegłe, ale w tym roku również była realizowana inwestycja na zabytkach i to było z projektu, także koszty, które były dochody i koszty były związane z tą realizacją tego zadania na zabytkach w Zagwiździu i dostaliśmy więcej środków, bo 20 tysięcy jako rozliczenie z lat ubiegłych. No i to jest wszystko. Tak przedstawia się cały projekt. Dziękuję bardzo. Wykonanie uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. To będzie. Kto jest za przyjęciem? Pani Adamczyk. Jestem za. Pan Chrzanowski. Jestem za. Pani Gustaw. Jestem za. Pan Hasik. Jestem za. Pan Klisz. Jestem za. Pani Kuczera. Jestem za. Pan Nowicki. Jestem za. Pan Myszkiewicz. Za. Pan Pośpiech. Jestem za. Rajner. Jestem za. Pan Siekierka. Jestem za. Pan Stankiewicz. Stanisław. Pan Stankiewicz Władysław. Pan Wantu. Za. I pan Wróbel. Jestem za. Dziękuję bardzo. Uchwała Rady Gminy Murów z dnia 6 grudnia w sprawie przyjęcia planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Murów. Po podstawie prawnej przyjmuje się do realizacji plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Murów stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Murów.
Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę bardzo, jakieś pytania? Po zapoznaniu się z załącznikiem, prawda? Nie widzę, czyli będziemy głosowali. Pani Adamczyk. Jestem za. Pan Chrzanowski. Jestem za. Pani Gustaw. Jestem za. Pan Hasik. Jestem za. Pan Klis. Jestem za. Pani Kuczera. Jestem za. Pan Nowicki. Jestem za. Pan Ryszkiewicz. Za. Pan Pośpiech. Jestem za. Pani Reiner. Jestem za. Pan Siekierka. Jestem za. Pan Stankiewicz Stanisław. Jestem za. Pan Stankiewicz Władysław. Pan Waltu? Jestem za. I pan Bruber? Jestem za. Dziękuję bardzo. I wchodzimy do ostatniej uchwały, jaką mamy na dzień dzisiejszy. Uchwała Rady Gminy Murów z dnia 6 grudnia 2018 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. Po podstawie prawnej, paragraf pierwszy, dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w taki sposób, że w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w paragrafie drugim. Paragraf drugi, punkt pierwszy. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w paragrafie pierwszym, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 12 zł miesięcznie od jednego mieszkańca. Punkt drugi. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w paragrafie paragraf pierwszym, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 19,50 zł miesięcznie od jednego mieszkańca. Paragraf trzeci, punkt pierwszy. Dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się miesięczną stawkę za pojemnik. Punkt pierwszy, typu KP7, pojemność 7 metrów sześciennych. 773,50 zł. Punkt drugi, typ 1100, pojemność 1100 litrów, 106,50 zł. Punkt trzeci, typ 240, pojemność 240 litrów, 50,50 zł. Punkt czwarty, typ 120, pojemność 120 litrów, 29,50 zł. Punkt drugi. Dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, które nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się wyższą miesięczną stawkę na pojemnik. Podpunkt pierwszy. Typu KP7. Pojemność 7 metrów sześciennych. 820,50 zł. Podpunkt drugi. Typu 1100. Pojemność 1100 litrów. 116,50 zł. Punkt trzeci, typ 240, pojemność 240 litrów, 64,50 zł. Podpunkt czwarty, typ 120, pojemność 120 litrów, 43,50 zł. Paragraf czwarty, punkt pierwszy. W przypadku nieruchomości o charakterze mieszanym, to jest w części nieruchomości zamieszkałych, i w części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowić będzie sumę opłat obliczonych zgodnie z paragrafem 2 i 3. Paragraf 5, punkt 1. Liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanymi przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Punkt drugi. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, stanowić będzie iloczyn ilości zadeklarowanych pojemników o określonej pojemności
oraz stawki określonej w paragrafie 3 ustęp 1 lub ustęp 2. Punkt 3. Wzór deklaracji, w których mowa w ustępie 1 i 2 określa odrębna uchwała. Paragraf 6. W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjne, rekreacyjno-wypoczynkowe wynoszącą. Podpunkt pierwszy. 169 zł 50 groszy. Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Podpunkt drugi. 281 zł 50 groszy. Jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Paragraf 7. Traci moc uchwała numer 14/92/2015 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2015 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty oraz uchwała numer 33/231/2017 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2015 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości tej opłaty. Paragraf 8. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Murów. Paragraf 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z mocą od 1 stycznia 2019. Proszę bardzo, jakieś pytania mamy? Proszę bardzo. Prosiłbym o przedstawienie, jakie koszty będzie ponosiła gmina. W związku z tym, że no podnosimy tą stawkę tylko złoty 50 w stosunku do poprzedniego stosunka. Szanowni Państwo, Teraz. Halo, halo. Szanowni radni, także i tak jak myśmy wczoraj na ten temat rozmawiali, dyskutowali, w jakiej formie zrobić podwyżkę. No dzisiaj samego rana pracownik urzędu no, nie podliczył jeszcze dokładnej kwoty, ile to będzie. Wczoraj przedstawiałem informację przy podwyżce, jaka była planowana, złotówkę. Byłaby to dopłata w granicy 150 tysięcy złotych rocznie ze strony gminy. Natomiast jeśli teraz myśmy jeszcze o te 50 groszy i tam jedną pozycję troszkę więcej podnieśli, no nie mam jeszcze dokładnie takiej kwoty wyliczonej. Będzie to na pewno mniejsza, gdzieś około 100 tysięcy złotych. Myślę, że będzie oscylować, jeśli Państwo jesteście, zgadzacie się na to, no to możemy jeszcze ewentualnie taką informację Państwu dosłać. Chyba, że nie, no taką informację możemy po prostu Państwu dosłać. Myślę, że można by ją ewentualnie zamieścić na BIP-ie gminnym, żeby to można było się wczytać. To wejdzie sobie na... Od czasu do czasu warto wejść i tam sprawdzić te pewne rzeczy, które tam po prostu są. Chyba, że... Kto byłby ciekawy, a ten sposób papierowy, to do gminy się może też zgłosić i dowiedzieć. Proszę bardzo, jeszcze jakieś pytania? A ja chciałbym się o taką rzecz zapytać, bo aktory są, pociągi nie jeżdżą, a czy można byłoby zwrócić się do kolei z zapytaniem, jaka była możliwość na przykład połączyć Murów ze stolicą Opolszczyzny, czyli z Opolem, poprzez pociąg? Czy jest taka możliwość? Przepraszam bardzo. Przeskoczyłem. Jeszcze dotyczące tej prawda, tych stawek. Proszę bardzo. Ale proszę, to już będzie jako mój wniosek. Tak. Proszę bardzo.
Czy też możemy zapytać? Oczywiście, proszę bardzo. Tylko na razie dotyczy, ja się wyskoczyłem, na razie o śmieci. Tak, nie chodzi o tych, którzy przyjeżdżają co jakiś czas, na przykład do mnie, do Dębica i w ogóle nie mają umów na śmieci. Co oni z tym robią? Palą albo wyrzucają do lasu. I chciałbym, żeby od razu to załatwić. Ja myślę, panie sołtysie, dotyczy może nie tylko do Dębica, ale po prostu takie przypadki no, zgłaszać do gminy i żeby gmina po prostu... No, przecież nikt nie będzie pilnował, a jak zapłaci, to już będzie wystawiał kurze. No, także zgłaszać takie rzeczy jak na bieżąco. Ja myślę, że gmina powinna sobie z tym poradzić. Są ludzie od śmieci, którzy powinni tych rzeczy przypilnować, bo to są pieniądze dla gminy. Ja już to zgłaszałem tyle razy i nic się nie robi z tym. Ja po lasach tutaj tam chodzę. I pełno śmieci jest, a kto to wyrzuca? Ci, co nie płacą, no i tyle. Proszę bardzo. Mam jeszcze pytanie właśnie tego wczorajszego ustalenia. Czy opłata za te śmieci zostanie podzielona, zostanie tak jak do pory w dwumiesięcznym cyklu płatniczym, czy zrobimy to w trybie jednomiesięcznym? Bo to by trzeba było, skoro ta podwyżka opłaty za śmieci, no nie jest ona znaczna, ale zawsze jest. Żeby trochę odciążyć tych, którzy jednak ten zasób portfelu mają dużo niższy. I więcej osób prosi. No tak bym proponował to zrobić. To, co żeśmy ustalili wczoraj, utrzymać się. Dziękuję. Damy panu wójtowi, niech się wypowie. Szanowni Państwo, tak, zgadza się, wczoraj myśmy na ten temat między innymi też rozmawiali, tylko to akurat nie jest ujęte w tej uchwale, to możemy inną uchwałą. Mamy właśnie odrębną uchwałę, którą byśmy musieli ustalić i dlatego tutaj też byśmy rozmawiali, żeby gdyby co proszę o złożenie wniosku właśnie dzisiaj, żeby na następnej sesji taką uchwałę po prostu zmienić. Ja bym chciał taki wniosek od razu złożyć. Żeby bardzo jednak proszę, opłata była tak. W formie miesięcznej. Proszę bardzo, kto jeszcze? Proszę bardzo. Znaczy, chodzi o tej sytuacji, o te śmieci. Chciałabym się panu z banku spytać, bo się tak pytają, bo jak co dwa miesiące żeśmy płacili, to była opłata na przykład 3,50, prawda? A teraz jak co miesiąc, to nie ma opłaty. Czyli jak płacimy w banku spółdzielczym, rozumiem, nie płacimy za prowizję. Ale jak płacimy w innym banku, o to chodzi, czy przez internet, to płacimy prowizję. Tak. Dlatego trzeba w naszej... Ale przez internet można też na przykład, jak to kogoś stać, ktoś chce tych kosztów, to może na przykład za 2 czy 3 miesiące zapłacić. Można przez internet stać. Zależy, gdzie się ma umowę z jakim banku, to wtedy obowiązuje taryfa właśnie tego banku. Czyli banku spółdzielczym, jak mieszkańcy gminy będą płacić, nie ma Drodzy Państwo, istotne jest to, że mimo tego, że myśmy, znaczy niepotrzebni, przez wiele lat nie podnosili cen za śmieci, w tej chwili może być to różnie odebrane, musimy na swoje barki przyjąć, bo nie da się inaczej, musi być podwyżka ze względu, to Pan Wójt też może wytłumaczyć, ze względu na rosnące ogólnie koszty i firmy, które przychodzą do przetargu, po prostu taką, a nie inną cenę wystawiają. Najtańsza firma, żebyśmy mogli się zmieścić w kosztach, podwyżka musi być. Ale żeby uspokoić mieszkańców, trzeba też jeszcze raz zaznaczyć, że gmina będzie dofinansowywać, pokrywać część kosztów, które spadną na nasze barki. Nie, no tak mniej więcej połowę, nie? Tej podwyżki. Także trzeba będzie pogodzić się z tym, że sukcesywnie co jakiś czas trzeba będzie minimalne podwyżki robić, żeby potem nie nastąpił krach, tak jak w tej chwili, że ta podwyżka musi być bardzo wysoka. Postaramy się pomóc poprzez dofinansowanie ze strony gminy z naszych pieniędzy. Dziękuję. Proszę bardzo. Gminy, bo gmina płaci za, ryczałtowo płaci za powrót miesięczny, w tej chwili płacimy dwumiesięczny, mamy umowę z bankiem zawarty.
to po to, żeby odciążyć ludzi, no bo wiadomo, nie ponoszą kosztów mieszkańcy, ale ponosi tutaj gmina. Proszę bardzo. To możemy przedstawić, jaki to jest koszt. Ale jakiś jest. Proszę bardzo, jeszcze nie widzę. Czyli przechodzimy w tej chwili do... przegłosować. No właśnie. Proszę bardzo, pani Adamczyk. Jestem za. Pan Chrzanowski. Jestem za. Pani Butka. Jestem za. Pan Hasik. Jestem za. Pan Kliś. Jestem za. Pani Kuczera. Jestem za. Pan Nowicki. Jestem za. Pan Łuszkiewicz. Za. Pan Pośpiech. Jestem za. Pani Rajner. Jestem za. Pan Siekierka. Jestem za. Pan Stankiewicz Stanisław. Jestem za. Pan Stankiewicz Władysław. Jestem za. Pan Wantu. Jestem za. I pan Brubel. Jestem za. Jednogłośnie dziękuję bardzo. I w tym momencie przechodzimy do interpelacji oraz wniosków i zapytań. Proszę bardzo. Czyli, bo to będziemy jeszcze mieli, prawda, prezentację, także ile pani potrzebuje przerwy? To zrobimy 10 minut przerwy. Radzie Gminy w terminie do 31 października informacje o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego. Informacja ta została przekazana do Biura Rady w terminie do 31 października, w związku z tym, że nie mieliśmy sesji w tym terminie, informacja ta zostanie przekazana w dniu dzisiejszym. Na terenie gminy Murów funkcjonują dwa przedszkole, przedszkole w Murowie, przedszkole w Starych Gutkowicach, przedszkole w Murowie z oddziałem stanicowym w Zagwieździu, godziny otwarcia w przedszkole w Murowie 6.30, 16, 3 oddziały, 70 dzieci, oddział w Zagwieździu od 7 do 15.30, 1 oddział, 25 dzieci, przedszkole Stare Gutkowice 6.30, 16, 3 oddziały, 67 dzieci. Struktura zatrudnienia nauczycieli. W przedszkolu w Murowie 6 nauczycieli pełnozatrudnionych, 3 niepełnozatrudnionych, Stare Budkowice 3 pełnozatrudnionych, 5 niepełno. Głównie są to nauczyciele dyplomowani. Struktura zatrudnienia pracowników obsługi w przedszkolach w Murowie 5, 63 etatów, Zagwieździe 3, 88 i Stare Budkowice 7 etatów. Zajęcia dodatkowe organizowane w przedszkolach to język niemiecki jako język mniejszości narodowej, język niemiecki jako język obcy, religia, zajęcia logopedyczne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, rytmika i język angielski. Może teraz krótko o każdej placówce, w takim naprawdę telegraficznym skrócie, bo 10 miesięcy to jest naprawdę bardzo dużo, co się wydarzyło w każdej jednostce. Dyrektorem przedszkola w Murowie jest pani magister Ewa Janas. Prace remontowe wykonane w placówce. Remont części ogrodzenia przed przedszkolem i w Zagwieździu był generalny remont kuchni i pozostałe drobne remonty organizowane w przedszkolu. Przeprowadzone. Uroczystości i imprezy organizowane przez przedszkole. Święto jesieni, pasowanie na przedszkolaka, święto niepodległości, udział w akcji 100 drzew na stulecie odzyskania niepodległości, Mikołajki. Jasełka bożonarodzeniowe wystawione w kościele parafialnym w Murowie, w Święto Trzech Króli, spotkania bożonarodzeniowe dla dzieci i rodziców, spotkania bożonarodzeniowe z klubem seniora w Zagwieździu, Wigilia, bal karnawałowy, Dzień Babci i Dziadka, powitanie wiosny, Dzień Rodziny, Dzień Dziecka, Dzień Otwarty w przedszkolu w Murowie i w Zagwieździu, pożegnanie starszaków. Wycieczki organizowane przez placówkę do Teatru Lalki Aktora w Opolu, warsztaty oraz spektakl Mała Draka o Zwierzakach, Planetarium i Zoo w Chorzowie, Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach. Programy i projekty organizowane przez placówkę, program edukacyjny Czyste Powietrze Wokół Nas, Kupusiowi Przyjaciele Natury, przystąpienie do programu w ramach aglomeracji opolskiej Wysoka Jakość Edukacji w obszarze wychowania przedszkolnego, program dwujęzyczny Opolszczyzna. Program Krajmy Dzieciaki pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Celem programu jest ochrona dzieci przed przemocą ze strony osób dorosłych oraz rówieśników. Program Przedszkolak w sieci. Wiemy, jak bezpiecznie korzysta z nowoczesnej technologii informacyjnej i komputerowej. Ogólnopolski program przedszkole promujące zdrowie.
współpraca z gminą, biblioteką publiczną w Murowie, uczestnictwo w warsztatach organizowanych w bibliotece w Murowie oraz filii bibliotecznej w Zagwieździu, współpraca z PSP Murów w jesiennym biegu partowym oraz piątym wiosennym biegu partowym. I na co dzień współpraca ze szkołą w Murowie oraz szkołą w Zagwieździu, organizacja spotkań przedstawień. Uczestnictwo w akcji humanitarnej prowadzonej przez strażaków gminy Murów na rzecz domu dziecka w Chmielowicach, domu samotnej matki w Zobowej i domu pomocy społecznej w Chmielowicach. Współpraca z klubem seniora w Zagwieździu, współpraca ze Stowarzyszeniem Opolskich Parków Krajobrazowych, zajęcia dydaktyczne, ochrona i dożywianie zwierząt. W ramach realizacji podstawy programowej przy szkole prowadzone są bezpłatne zajęcia umuzykalniające religię oraz zajęcia z języka angielskiego, a na wniosek rodziców przedszkolu zorganizowano zajęcia taneczne finansowane przez rodziców. W przedszkole Stare Bukowice dyrektorem jest pani magister Wiesława Nickarz. Prace remontowe wykonane przez placówkę to wymiana instalacji elektrycznej w kuchni, holu i szatni przedszkolnej, malowanie dwóch sal oraz korytarza i holu, odnowiono gabinet dyrektora i pozostałe drobne remonty. Uroczystości i imprezy organizowane przez przedszkole. Dzień przedszkolaka to dzień czerwony z udziałem rodziców, nasz odwrót sprzątamy i jesień witamy, poranek z okazji święta edukacji narodowej, pasowanie na przedszkolaka, uroczystość z okazji Dnia Niepodległości, opowieść o Białym Orle, spotkanie z Mikołajem, udział w przedstawieniu przygody Franka Bałwanka, spotkania wigilijne, jasełka prezentowane w szkole Stare Budkowice, walka karnawałowy dla dzieci, rodziców, dzieci, babci, dziadka, międzyprzedszkolny konkurs recytatorski wierszy zapomnianych poetów, Biały Dzień, udział w teatrzyku szkolnym Królewna Śnieżka, Dzień Rodziny, prezentacja umiejętności teatralnych rodziców, przedstawienie Jaśka Wełgosia w ramach działu twórczego rodzica, Dzień Żółty, impreza plenerowa z udziałem rodziców i pożegnanie sześciolatków uroczyste zakończenie roku szkolnego. W ramach organizowanych wycieczek to były wycieczki do Olesna, Teatr Matki Aktora w Opolu, Gospodarstwo Agroturystyczne w Markogowie na warsztaty kancelarskie, wycieczki do ZOO i w ramach realizacji grupowe cykliczne wyjścia do biblioteki w Starych Budkowicach, a także udział w wielu uroczystościach w Szkole w Starych Budkowicach. Programy i projekty Dzieciństwo bez próchnicy, Czyste powietrze wokół nas, akcja Góra Grosza, akcja Darmowy cukierek dla domu samotnej matki w Zobowej Czarnowąsa, zbierane prezenty dla domu dziecka w Chmielowicach. Dzieci z przedszkola brały udział w 46 konkursach plastycznych, w 11 konkursach ogólnopolskich dzieci zdobywały najwyższe miejsca, m.in. w Międzynarodowym Konkursie Fotograficzno-Literackim Ja i Mój Pupil. Jedno pierwsze miejsce, jedno trzecie miejsce oraz wyróżnienie. W konkursie Nas łączy muzyka w Węgrach pierwsze miejsce w kategorii wokalnej i ponadto grupa reprezentująca przedszkole na Festiwalu Przedszkolnych Talentów Muzycznych w Kluczborku zajęła pierwsze miejsce za taniec woda oraz trzecie miejsce i nagrodę specjalną w kategorii wokalnej. Szkoły podstawowe. W gminie Murów mamy 3 szkoły podstawowe. Szkoła w Murowie 9 oddziałów, 139 uczniów. Stare Budkowice 7 oddziałów, 91 uczniów. Szkoła podstawowa w Zagwiździu, ilość oddziałów 7, w tym klasy gimnazjalne 4, bo to jest dotyczy do poprzedniego roku szkolnego i ilość uczniów 83, w tym klasy gimnazjalne 55. Tam jeszcze może tylko dopowiem, że właśnie w tamtym roku mieliśmy jako szkołę podstawową klasę 1, 4, 7. Struktura zatrudnienia pracowników obsługi. Szkoła w Murowie 7,5 etatu, szkoła Stare Budkowice 5 i Zagwieździe 3 plus 1 osoba na umowę zlecenie. Szkoła Stare Budkowice. Dyrektorem jest pan magister Norbert Kawka, wykonane remonty, wymiana pokrycia dachu na sali gimnastycznej, malowanie dwóch klas lekcyjnych, łącznika i szatni uczniowskiej, pozostałe drobne remonty. Wycieczki. W roku szkolnym 2017-2018 szkoła zorganizowała 19 wycieczek. Wycieczki odbywały się zarówno jako wycieczki integracyjne, ale także realizowane były w formie zajęć edukacyjnych. Były to m.in. wyjazd do kina, w Opolu, Kluczborku, Filharmonii, Teatru w Opolu, Lodowisko. Wyjazd edukacyjny do Krakowa, zajęcia w Gospodarstwie Edukacyjnym w Szczedrzyku. Wycieczki klasowe 1 oraz dwudniowe Żory, Warszawa, Chorzów, Poznań. Projekty i programy profilaktyczne. Łyżwy plus lodowisko równa się świetna zabawa. Młodzi odkrywcy sekretów nauki. SKS 2018. E-Art Club. Tu jest moje miejsce. Trzymaj formę. Program Bieg po zdrowie. Przedszkolaki wesoło zdobywają szkołę. Kontynuacja programu Wiemiarki. Program My czytelnicze. Czytam 2 razy więcej. Znajomy z literackich światów. Ja czytam. Śniadanie daje moc. Szklanka mleka. Owoce i warzywa w szkole.
pielęgnowanie ceremoniału i tradycji szkoły, uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego, uroczyste pasowanie i ślubowanie pierwszoklasistów, Akademię z okazji Dnia Edukacji Narodowej, apel z okazji Święta Niepodległości, Dzień Ziemi, Jasełka Bożonarodzeniowe, Christmas Party, pasowanie przedszkolaków na czytelników szkolnej biblioteki, apel z okazji uchwalenia Konstytucji 3 maja i uroczyste zakończenie roku szkolnego. Kształtowanie postaw uczniowskich w szkole, realizacja innowacji pedagogicznej w klasie 4 pod tytułem Rada Klasowa, współpraca ze szkołą partnerską Bessel Kirchen w ramach międzynarodowego projektu Europejskie Szkoły Demokracji i Partycypacji, wizyta gości ze szkoły partnerskiej, wideokonferencja partnerskich szkół, akcja Sprzątanie Świata Polska, program Trzymaj Formę, program Multisport, akcja Szkoła Bez Przemocy, akcje charytatywne Góra Grosza, Kręć się w pomaganie, zbiórka darów dla dzieci z domu dziecka w Chmielowicach, zbiórka na rzecz misji katolickich, kolędowanie misyjne, zbiórka kasztanów i żołędzi, zbiórka zużytych baterii, zbiórka makulatury, akcja Papier za papier, działalność SKO, projekt Świetlicy Szkolnej Tydzień Życzliwości, spotkanie z wywiadką panią Oliwią Gablicą, spotkanie z medalistą Igrzysk Olimpijskich w Londynie Bartłomiejem Bąkiem, spotkanie z aktorem Kazimierzem Mazurem, wizyta w siedzibie OSP w Starych Budkowicach, kim będą, program edukacyjny dla klasy trzeciej, szkolna olimpiada sportowa. Osiągnięcia sportowe. Tych osiągnięć, proszę Państwa, jest bardzo dużo, dlatego tutaj przedstawiamy tylko od szczebla powiatowego. Zarówno osiągnięcia sportowe, jak również dotyczące konkursów przedmiotowych. I tak, mini piłka nożna dziewcząt, drużynowo osiągnięcia. Finał powiatu pierwsze miejsce, półfinał wojewódzki czwarte miejsce. Indywidualne mistrzostwo w lekkiej atletyce, rzut poszczepem dziewczęta, finał powiatu drugie miejsce. Rzut dyskiem dziewczęta, finał powiatu drugie miejsce. Trójbój lekkoatletyczny drużynowo, finał powiatu trzecie miejsce. Czworobój lekkoatletyczny drużynowo, finał powiatu trzecie miejsce. Mini piłka siatkowa dziewcząt drużynowo, półfinał wojewódzki drugie miejsce. Osiągnięcia w konkursach przedmiotowych. Międzynarodowy konkurs matematyczny Kangur, to jest szczebel konkursu ogólnopolski, jedno wyróżnienie. Podwórko niepodległe podwórko, jedno wyróżnienie, klasa szósta. Szopki i ozdoby choinkowe, drugie miejsce. Wojewódzki konkurs języka niemieckiego, tytuł finalisty, jeden uczeń zdobył. Wojewódzki konkurs plastyczny zagrożenia wypadkowe w gospodarstwach wiejskich w oczach dziecka. Konkurs wojewódzki, jedno pierwsze miejsce, jedno wyróżnienie. Ogólnopolski konkurs przedmiotowy Biblia i przypowieści biblijne, 10 miejsce w kraju oraz wyróżnienie. Diecezjalny konkurs wiedzy regionalnej Szach 2018, tytuł laureata, jeden uczeń zdobył. Międzynarodowy konkurs plastyczny Maja Sowa, jedno trzecie miejsce i jedno wyróżnienie. Instytut Goethego w Warszawie z niemieckim w drogę, 5 uczniów brało udział, jedno wyróżnienie. Wyniki nauczania. Liczba uczniów klas 4-7, na koniec roku szkolnego 51, uczniowie ze średnią od 4 do 5, 19 to jest 37%, uczniowie ze średnią powyżej 5, 10 uczniów, około 20%, liczba świadectw z wyróżnieniem 17 to jest 34%, najwyższa średnia 5,5, frekwencja 92,48. W miesiącu maju 2018 roku szkoła obchodziła jubileusz 80-lecia szkoły i z tej okazji odbył się festyn dla mieszkańców całej gminy. Szkoła murów. Dyrektorem jest pani magister Sofia Nawrot. Wykonane remonty. Częściowe odmalowanie sal lekcyjnej, świetlicy szkolnej i kuchni. Częściowy remont instalacji elektrycznej w kuchni szkolnej. Wymiana kuchni węglowej na gazową, sześciopalnikową, remont pracowni komputerowej. Remont pomieszczeń socjalnego, konserwatora, gabinetu pielęgniarki, dyrektora i sekretariatu. Modernizacja instalacji elektrycznej w części sal, naprawa termoizolacji w budynku, miejsce łączenia starej i nowej szkoły, odnowienie, pomalowanie fragmentu ścian zewnętrznych. W roku szkolnym 2017-2018 szkoła zorganizowała 24 wycieczki. Zorganizowano wyjazdy do kina w Opolu, lodowisko Toropol w Opolu, teatr w Opolu, kryta pływanie brzeg Opole, do Kluczborka zwiedzanie muzeum oraz do kina w Kluczborku Muzeum Śląsko-Polskiego w Opolu. Dwa wyjazdy w ramach projektu Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki do Opola i Krasiejowa, Zielona Szkoła Międzyzdroje, pięciodniowy wyjazd, Góra Świętej Anny, klasa piąta, również pięciodniowy wyjazd i dwudniowy wyjazd turystyczno-krajoznawczy w Góry Opaskie. Programy i projekty profilaktyczne, mleko w szkole, owoce i warzywa w szkole,
Łyżwy plus lodowisko równa się świetna zabawa, trzymaj formę. Między nami kobietkami, profilaktyka stomatologiczna w klasie pierwszej, fluoryzacja zębów, zajęcia gimnastyki korekcyjnej, edukacja antenikotynowa, nie pal przy mnie proszę, znajdź właściwe rozwiązanie i aktywna tablica, ja nie czytam jak czytam. Pomyśl zanim spróbujesz. Osiągnięcia w konkursach i olimpiadach. Wojewódzki konkurs polonistyczny organizowany przez Kuratorium Oświaty w Opolu. Jeden uczeń zdobył tytuł finalisty i konkurs Deutsch Freud. To jest konkurs ogólnopolski. 12 uczniów brało udział, zdobyte miejsca. 6, 7, 13, 14, 18 w kraju województwa i 41 miejsce w kraju. Osiągnięcia sportowe. Turniej piłki nożnej z podwórka na stadion Opuma w tym parku. To jest drużynowo pierwsze miejsce. I Pupino powiatowy piłki nożnej halowej, drużynowo 6 miejsce. Wyniki nauczania w szkole, liczba uczniów klasy 4-7, na koniec roku szkolnego 79, uczniowie ze średnią 4 do 5,32, co daje 40%, ze średnią powyżej 5. 10 uczni to jest 13%, liczba świat z wyróżnieniem 24-30%, najwyższa średnia 5,42, frekwencja 90,4. W związku z reformą oświaty w roku szkolnym 2017-2018 nie odbył się sprawdzian szóstoklasisty. Publiczna szkoła podstawowa w Zagwieździu. Dyrektorem jest magister Gabriela Kania. Wykonane remonty. Remont posadzki, położenie posadzki z żywic epoksydowych w klasie numer 8 i 3. Remont klas lekcyjnych numer 6 i 3, w tym malowanie. Przeniesienie pracowni komputerowej do klasy 4. Remont instalacji elektrycznej i internetowej. Projekty i programy profilaktyczne, Szkoła bez przemocy, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu, Dzień bez papierosa, Światowy Dzień Walki z AIDS, bezpieczne wakacje i ferie, koło szachowe, zajęcia sportowe. Osiągnięcia w konkursach i olimpiadach. Wojewódzki konkurs języka polskiego. Jeden uczeń zdobył tytuł laureata. Wojewódzki konkurs języka angielskiego. Również jeden laureat, Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Piąte miejsce. Wojewódzki Konkurs Plastyczny Majówka w Skansenie. Jeden uczeń, drugie miejsce. Dziewiąta edycja konkursu Get Your Touch Around organizowany przez Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim. Drużynowo trzy osoby zajęły pierwsze miejsce. Międzygimnazjalny konkurs mitologiczny organizowany przez PSP Chruścica. Drużynowo drugie miejsce. I ogólnopolski konkurs Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski, drużynowo drugie miejsce. Osiągnięcia w konkursach i olimpiadach sportowych. Finał Wojewódzki Igrzysk Młodzieży Szkolnej, kinięcie kulą chłopcy, pierwsze miejsce i mistrz województwa. Rzut dyskiem chłopcy, pierwsze miejsce, mistrz województwa. Finał powiatu w lekkiej atletyce, rzut dyskiem chłopcy, pierwsze miejsce i drugie miejsce. Finał powiatu w lekkoatletyce, gnięcie kulą, również chłopcy pierwsze miejsce. Rzut oszczepem chłopcy pierwsze miejsce. Finał powiatu w lekkiej atletyce, bieg na 300 metrów chłopcy, drugie miejsce. Finał powiatu w halowej piłce nożnej dziewczęta drużynowo trzecie miejsce. Finał powiatu w piłce nożnej dziewczęta drużynowo trzecie miejsce. I tutaj jeszcze jest finał wojewódzkich igrzysk szkół wojewódzkich, pnięcie kulą chłopcy pierwsze miejsce i mistrz województwa. Rzut dyskiem chłopcy pierwsze miejsce i mistrz województwa i trzecie miejsce. I półfinał wojewódzkich igrzysk szkół wiejskich, piłka siatkowa drużynowo drugie miejsce. Egzamin gimnazjalny. Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części. To część humanistyczna, część matematyczna, przyrodnicza i część językowa. Część humanistyczna, język polski i historia i WOS. I tak, wynik szkoły z języka polskiego 65,2, wynik powiatu 67,7, wynik województwa 67. Historia WOS, wynik szkoły 59, powiat opolski 57,4 i województwo opolskie 57,7. Część matematyczno-przyrodnicza, matematyka, wynik szkoły 52,4, powiat opolski 51,1, województwo opolskie 50,6. I przyroda 52,6 szkoła, powiat opolski 56,2, województwo 55,4. Jeżeli chodzi o część językową, to język niemiecki, język angielski. Język niemiecki na poziomie podstawowym, wynik szkoły 67,9, powiat 71,4, województwo polskie 69,8.
rozszerzony język niemiecki 66,8, powiat 53,5, województwo opolskie 52,7. Język angielski podstawowy, szkoła 98,4, powiat 70,8, województwo 64,7. I rozszerzony angielski, szkoła 92,6, powiat 68,9 i województwo 63,3. To jest rozkład właśnie egzaminu według staninów w poszczególnych kategoriach. Wyniki nauczania. Liczba uczniów klasy 4, 7 klas gimnazjalnych na koniec roku szkolnego 78. Uczniowie ze średnią od 4 do 5, 22 jest 28%. Uczniowie ze średnią powyżej 5, 12, 15%. Liczba świadectw z wyróżnieniem 18, to jest 23%. Najwyższa średnia 5,82 i frekwencja 89,95. Wymiana młodzieży pomiędzy PSP w Zagwieździu a Interactive Real Schule plus Paradar. W roku szkolnym 2017-2018 odbyły się dwa spotkania młodzieży. W dniach od 19 września 2017 do 23 września 15-osobowa grupa uczniów klas gimnazjalnych i 7 klasy podstawowej z opiekunami przebywała w ramach wymiany młodzieży w Paradar. W czasie pobytu tradycyjnie nasza młodzież wraz z kolegami ze szkoły Paradar uczestniczyła w zajęciach lekcyjnych. Dla naszej młodzieży jest to nietypowy wyjazd, ponieważ podróż odbywała się w samolotem. W marcu 2018 roku z rewizytą przybyła młodzież z opiekunami do naszej gminy. W wymianie brało udział 13 uczestników z Niemiec i 17 z Polski. Program obejmował zajęcia lekcyjne, sportowe, zwiedzanie najbliższej okolicy oraz poznanie historii Zagwieździa. Tematyka wycieczek to poznanie historii Śląska. Zorganizowano wyjazdy do Zabrza i Tarnowskich Gór, a także do Opola. Zajęcia warsztatowe w Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej w Opolu oraz spotkanie z przedstawicielami w Towarzystwie Społeczno-Kulturalnym Niemców na Śląsku Opolskim. Wymiana młodzieży możliwa jest dzięki dofinansowaniu przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży. Promocja szkół, współpraca z Gazetą Lokalną Echo Gminy Murów, udział w konkursach, olimpiadach, rozgrywkach sportowych, dostęp dzieci dla społeczności lokalnej, strony internetowej szkoły, gdzie zamieszczone są bieżące informacje, festyny szkolne, organizacja akcji sprzątania świata, współdziałanie z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy oraz współpraca z instytucjami i firmami. W każdej ze szkół odbywają się zajęcia pozalekcyjne, są to zajęcia wyrównawcze, kółka, zajęcia sportowe, kółka zainteresowań. Subwencja. Ogólny wpływ subwencji nie jest to może taki dokładny obraz, dlatego że my tutaj informacje przygotowujemy za rok szkolny, natomiast subwencja wpływa za rok budżetowy. Ale po przeliczeniu to wysokość subwencji wynosi 4 477 319, wydatki 4 681 773, w tym wynagrodzenia 3 800 690, przedszkola, dotacja 165 371, wydatki 2 581, w tym wynagrodzenia 1 536 588. Wszyscy uczniowie dojeżdżający do szkół podstawowych oraz do gimnazjum byli bezpłatnie dowożeni autobusami PKS. Łączna liczba dowożonych dzieci 220, w tym do PSP 72, Budkowice 53, Zagwieździe 57. Ponadto dowozem objęto.
Winers Markt, który odbędzie się teraz w niedzielę w Starych Budkowicach. Został zorganizowany przy współpracy naszej pani obecnej tutaj Sołtys oraz TSKN. Serdecznie zapraszamy, będzie trochę atrakcji, a przy okazji możliwość zwiedzenia centrum naszej wioski. Festyn odbędzie się na placu Parskim przy Parskiej Stodole, czyli naszym muzeum. Na pewno będzie też dostępne dla Państwa. Warto to zobaczyć, warto się przejechać. Będzie trwał niedługo ze względu na pogodę. Od 14 pani Sołtys, tak? Do 18, jak ktoś zechce, to można do późnej nocy. Ja korzystając z okazji chciałabym, bo to jest pierwsze wspólne z Sołtysami spotkanie, jeszcze raz powtórzyć, że powstała nowa Rada Gminy z osób młodych i osób, paru osób doświadczonych. Myślę, że takie zestawienie będzie procentować wspaniałą współpracą i efektami. Nikt nie przychodzi do Rady Gminy po to, żeby burzyć, ale po to, żeby rozwijać i budować. I taki potencjał w tej Radzie Gminy widzimy. Mamy również nadzieję, że będzie między nami, między Radą Gminy, a między Sołtysami wspaniała współpraca, bo tylko to daje efekty, jeżeli chodzi o rozwój naszych wiosek. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, jeszcze mamy jakieś... Proszę. Ja chciałem złożyć wniosek, żeby przed wszystkimi szkołami i przedszkolami zainstalować progi zwalniające. W Murowie jest bardzo niebezpiecznie koło szkoły podstawowej. Tam te samochody ciężarowe, nie tylko, ale po prostu i też osobowe, z nadmierną prędkością. Myślę, że to nie jest dzisiaj problem, żeby coś takiego wystąpić. Kiedyś były jakieś tam przeszkody, że na drogach, powiedzmy, powiatowych się tego nie stosuje. Dzisiaj widać, że jest to powszechne i myślę, że my też moglibyśmy o coś takiego wystąpić. Na pewno by to poprawiło bezpieczeństwo. W Murowie też był taki wypadek niedawno, tylko za przedszkolem. Myślę, że gdyby był ten próg zwalniający, mogłoby do tego wypadku nie dojść i jednej tutaj takiej sytuacji przykrej mogłoby to utrzymać. Także o to bym apelował. Plus jeszcze jest teraz na tej nowej drodze, która jest zrobiona w blokach na ulicy Wolności, bo tam też po prostu na tym, powiedzmy, takim pseudoasfalcie jest po prostu taki szuter, że tam można się dobrze rozpędzić i jest to nadmiernie wykorzystywane. Także liczę, że również tutaj przy okazji głównie tutaj szkół i przedszkoli, ale tam też należało, jest tam duże skupisko mieszkańców, jest duży ruch i to też w jakiś sposób zabezpieczyłoby lokalną społeczność. Jak najbardziej, bezpieczeństwo przede wszystkim. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Jeszcze w związku z przyjęciem przez Radę Gminy planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Murów zwracam się z prośbą o przygotowanie kosztorysu pokazującego nam, jak zmiana ogrzewania hali z pompy ciepła na piece na pelet, jaką będzie stanowiła różnicę w cenie i w utrzymaniu późniejszym hali. W planie gospodarki niskoemisyjnej gmina i budynki użyteczności publicznej mają stanowić przykład dla społeczeństwa i dawać pozytywne wzorce do naśladowania. Myślę, że musimy się przyjrzeć dlatego tematowi ogrzewania hali, a także zainstalowania ogniw fotowoltaicznych lub kolektorów, no i kolektorów. No, w sumie te największe budynki, czyli szkoły i tak dalej, to chyba jeszcze do niedawna dały, jeszcze może i dają najwięcej dymu i najwięcej zanieczyszczeń. Tak, bo to wszystko jeszcze leci na systemach starowęglowych, że tak powiem. I proszę bardzo. Proszę. Jeszcze
Chciałabym zgłosić wniosek o to, żeby zorganizować spotkanie z sesterą ENSO. Chodzi o bezpieczeństwo, dalszy ciąg tego, co pan Sebastian mówił. Z tego, co wiem, kolej jest przygotowana do transportu, natomiast stara ENSO nie wywiązała się z obietnic. I myślę, że poprzez spotkania z nami, poprzez nasz nacisk, być może zastosują się do tego, żeby wybudować rampę do przeładunku, czy w jakikolwiek inny sposób rozwiązać i troszeczkę spowolnić ruch, znaczy ograniczyć ruch na naszych drogach. Bo w ostatnich czasach był taki czas, że poprzez zakazy było mniej samochodów. W tej chwili wróciły one ze zdwojoną siłą, pędzą dalej. Nie ma możliwości, żeby policja nad tym zapanowała, bo nie ma aż tylu policjantów. Nikt nie będzie tu stał w naszej gminie od rana do wieczora. Zresztą poprzez kontakty, jakie mają ze sobą, to łapią tylko pierwszy samochód. I warto by było wrócić jednak do tego, żeby ze starą ENSO rozmawiać i wymusić na nich, żeby jednak przenieśli większość transportu na kole. Dziękuję. Proszę bardzo. Ja bym chciał poniekąd tylko dopowiedzieć czy odpowiedzieć. Ja z mojej strony już miałem kontakt teraz ze starą ENSO i niebawem będę mieć spotkanie. Tą kwestię chcę tam poruszyć. Chcę jakieś ustalenia zrobić, co przynajmniej dopowiedzieć, może tutaj pan radny też ewentualnie jakoś pan Siekierka nie dopomógł, czy tam nie może nawet wskazał, tak? Przepraszam. W każdym razie jeszcze ja mam jeden temat do szanownej rady i drugi temat też jeszcze taki troszkę ogólny. Z jednej strony już to poniekąd też zapowiadałem, mianowicie chciałbym, aby spośród radnych gminnych powstała taka poniekąd nieformalna komisja, która by się miała zajmować strategią rozwoju gminy Murów. Widziałbym, tak myślałem sobie, że może nawet i wystarczyłoby, gdyby powiedzmy jeden radny z danej miejscowości był w tej komisji, w którym można było siedzieć i tak kwartalnie się spotykać razem ze mną, żeby kilka punktów takich ustalić, je rozbudować, no i tak przyszłościowo popatrzeć. I moja prośba do państwa, żebyście może sobie zastanowili i pomyśleli, kto do tej komisji by chciał wstąpić i jak by ta komisja miała dokładnie funkcjonować i już od razu też pewne pomysły wnieść w to. Ale to dopiero byśmy też jeszcze dalej przedyskutowali czy ustalili na komisji, która by była 11 grudnia, prawda? I taka jeszcze mała, drobna prośba. Prosiłbym po sesji, żeby zostali sołtysi oraz radni z miejscowości Stare Dudkowice, Kały, Nowe Dudkowice, Dębiniec i Bukowo, bo mam małą prośbę o rozeznanie środowisków. Dziękuję. Proszę bardzo. Nie przyjdę więcej chęci do zabrania głosu. Proszę Państwa, 17 będziemy mieli komisję. Komisję o godzinie już zaczniemy, ten by to według nowego harmonogramu, o godzinie 14 zaczniemy. I będzie pewnie, no nie pewnie, w gminie tam, gdzie dzierżymy się wczoraj spotkali. No dobrze, to tutaj będzie komisja, tak, to budżetówka, to nie wiadomo jak to tam zejdzie. Także spotykamy się 17 o 14. No i jeszcze do państwa sołtysów innych 28 sesja o 10, ktoś miał ochotę. O 9 godzinie w Zagwieździu będzie msza, prawda, za przyszły rok, za nas wszystkich jako radnych urzędników i tak dalej. I to bym miał tyle, także w związku z powyższym, że nie ma żadnych pytań, żadnych innych propozycji. A jeszcze, a właśnie, sprawa przypomnienia. Do 21 grudnia oświadczenia majątkowe do poskładania. Jeszcze, proszę bardzo. Ja mam tylko taką uwagę organizacyjną. Prosilibyśmy tutaj, żeby samochody jednak parkować w miarę możliwości też z tyłu za budynkiem. Jest tam możliwość.
zwiększy to bezpieczeństwo tutaj osób, które parkują przy drodze na tych poboczach i na tych skwerach zielonych. Bo jak wszyscy wiemy, dbamy o ochronę środowiska, to nie parkujmy na tych terenach zielonych, a starajmy się wykorzystać ten plac. Coś jeszcze nie wiem. Jeszcze po sesji, jeszcze każdy dostanie projekt budżetu do zapoznania się, tak żebyśmy już na komisji mieli o czym po prostu zbudować. W związku z powyższym zamykamy dzisiejszą sesję. Dziękuję wszystkim bardzo za przybycie.